hej, Cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj trzy tanie karty graficzne używane oczywiście do e, taniego jakiegoś komputerka e, prosiły, prosiliście mnie tutaj żebym taką e, serię taczek, taki filmik zrobił pokazał pięć kart, tanich kart ale no pięć to aż nie mam pomysłów na pięć kart więc wybrałem tylko trzy e, które można użyć do na przykład starszego komputera czy też do e, po prostu do jakiegoś taniego używanego peceta Wybrałem dla Was trzy karty. Oczywiście nie są to karty do grania w Wiedźmi na trójkę, czy do grania, nie wiem, w Crazy'east trójkę. Aczkolwiek e, zagracie na tych kartach w różne ciekawe gry. Poza tym małym wyjątkiem, który teraz widzicie, ale zaraz do tego przejdę. E, no, także pamiętajcie, że są to bardziej karty do CSGO, e, do na przykład Lola, do jakiegoś tam Battlefielda trójki, czwórki, e, czy nawet do Battlefielda 1 też się zdadzą. Aczkolwiek nie są to karty do bardziej wymagających gier typu Wiedźmin 3 czy na przykład Crysis czy, czy też tego typu e, rzeczy. Dobra, przechodzimy do pierwszej e, karty. Pierwsza karta to jest Radeon HD 7770 OC GHz Edition w wersji niestety 1 GB. I teraz tutaj będę miał pewnie dużo pytań, Michu, e, czy też na przykład dużo ponagleń. Michu, przecież mówiłeś, że nie poleciłbyś już 1 GB karty. Oczywiście, że tak mówiłem i nadal to podtrzymuję, aczkolwiek, żeby to była naprawdę tania karta, to musicie, żeby na kar mieć kartę dwugigową, to musicie wydać co najmniej 2,5 stówki, Dlatego, jeżeli ktoś ma poniżej 200 zł na kartę graficzną, no to zalecałbym zakup Radona HD7770, czy też Radona R7250 lub 250X, to będzie bardzo podobny poziom. No 250X bardziej do HD7770 się nadaje. I teraz tak. Taką kartę, jak mówię, można poniżej 200 zł wyrwać bez żadnego problemu, nawet za półtorej stówki takie karty chodzą. Co najważniejsze, musicie mieć zasilacz oczywiście, jak wiadomo, w przypadku każdej karty markowy, ale który posiada złącze Pisa Express sześciopinowe. To jest też bardzo ważne, bo tutaj karta, każda karta HD7770 wy wymaga co najmniej jednej sześciopinówki. Także musicie, mieć to, musicie brać to pod uwagę. Generalnie na tej karcie zagracie w CSGO na ustawieniach Full HD na ustawieniach niskich, w około 150 fps Oczywiście nie biorę pod uwagę procesora, raczej kierowałbym się ku samej karcie, także patrząc na detale, oczywiście mm, graficzne, ale oczywiście CSGO jest grą bardziej procesorową. W każdym razie na ustawieniach niskich Full HD powinniście mieć około 200 fps z jakąś tam piąteczką nawet. Tą starszą, taką jak moja 2300, czy nawet kuszej 600 podkręconym. Także to jest bardzo dobra karta do, tej, do tego procesora, na przykład. Także to jest jedyny wyjątek, który polecam z 1 giga z 1 gigabytem VRAM. Pamiętajcie, nie kupujcie kart 1 gb wirAM, jeżeli ktoś ma poniżej 200 zł, no to jeszcze spoko, ale jeżeli ktoś ma powyżej 200 zł, to naprawdę nie warto. Następna karta to Radeon HD7850. Na tej karcie już pogracie w Wiedźmi na trójkę. Sam miałem tą kartę identyczną gigabajta, również oczywiście wersję 2GB, tylko taką bierzemy pod uwagę. No, identyczna, nie wiem nawet może to być moja karta, nie jestem pewny, chociaż na Dolny Śląsk, to raczej jej nie wysyłałem. W każdym bądź razie. Na tej karcie pograłem, grałem w Wiedźmina Full HD na ustawieniach niskich w około 30-40 klatkach na sekundę, także da się Wiedźmina przejść, oczywiście z jakimś lepszym procesorem właśnie w stylu i piąteczki co najmniej. Dodatkowo w CSGO tutaj 200 fps przy takiej piąteczce czy podkręconym dobrze q 600 może być osiągalne jakieś 150-200 fps, jeżeli mowa o Q6600 przy takiej karcie. Także Wiedźmina na tej karcie też zagracie w Battlefielda 1 też zagracie, także to już jest taka karta. Myślę, że totalny minimum nawet te 250 zł warto wydać, żeby taką karcioszkę mieć i żeby taka karta właśnie no żeby na tej karcie dało się w coś ciekawszego zagrać. Tutaj też pamiętajcie, że sześciopinówka, sześciopinowe złącze jest wymagane, czasem w niektórych wersjach może być nawet 2 razy 6 pin lub jeden raz 8 pin i pamiętajcie zawsze mieć markowe chłodzenie w słabszych grach typu League of Legends potrafi zrobić krasza. Pamiętajcie, nie kupujcie takich kart, gdzie jest takie coś napisane. Oczywiście tutaj wziąłem tą kartę tylko przypadkiem, bo miała całkiem niezłą cenę, ale to jest akurat cena standardowa, e, chociaż są po 270, ale no tak 250 zł to jest można powiedzieć cena średnia. Jeżeli ktoś takie coś już pisze, to nie kupujcie takiej karty, ponieważ to już jest karta, która ma wyeksploatowane e, pamięci. Lub, lub też karta miała była podkręcona i po prostu te pamięci się wyeksplo wyeksploatowały. Kości pamięci na karcie. Także miejcie to na uwadze. I ostatnia karta GeForce GTX 750 Ti od MSI. Jest to poziom jak HD7850, może delikatnie słabsza, przez, ale też jest droższa, co jest niestety tutaj prawdą. Natomiast nie wymaga raczej dodatkowego zasilania. Zależnie, zależnie od wersji, też jest mniej prądożerna niż HD7850, ale nie ma do niej nowych sterowników. Niestety, już seria 700 nie jest wspierana. W każdym razie tak się na niej nieźle gra. Wiedźmina na niej też zagracie, w, praktycznie w to samo co na HD7850. Tylko jest ona troszeczkę mniej wydajna. No i tak jak mówię, to są trzy moje karty, moje typy: za jedna za około 150 zł, jedna za około 250 zł i trzecia poniżej 300 zł. Taką kartę też można dostać. Nawet gościu napisał, że jest do negocjacji. Także te trzy karty bym polecał do jakiegoś słabszego czy tańszego komputerka. Pamiętajcie zawsze, jeżeli macie możliwość, to dołożyć do karty graficznej, na przykład co najmniej do HD 78, 7950 lub czegoś takiego lub R9280. Ale jeżeli naprawdę ktoś nie ma budżetu, to jest po prostu odcinek dla tych, którzy mają ograniczony budżet, jeżeli chodzi o zakup jakiegoś tam sobie sprzętu, a chcieliby też sobie pograć. Także te trzy karty moim zdaniem będą w sam raz. Możecie też podawać swoje typy. Proszę tylko nie podawajcie żadnych GTX-ów serii 200, 400, 500 i czasem nawet 600 też nie podawajcie, bo to już są karty naprawdę, nie dość, że w ogóle nie wspierane, no to już naprawdę raczej wydajnością nie grzeszą żadną dobrą. Także pamiętajcie, że poniżej serii 700 nawet nie ma co się na karty oglądać, jeżeli macie ograniczony budżet. A jeżeli macie troszeczkę więcej, to nawet nie oglądajcie na serii 700, tylko patrzcie od serii 900 w górę, jeżeli chodzi o NVIDIA, A jeżeli chodzi o AMD, to mówię, jeżeli macie ograniczony budżet, no to HD 7770 w miarę jeszcze pozwala w jakiegoś CSGO zagrać w jakiegoś Lola czy, czy tego typu gierki. Także no, to by było na tyle, jeżeli wam się podobało, zostawcie apeczkę w górę, jeżeli nie to zostawcie apeczkę w dół, ale pamiętajcie łapkę zostawić. E, Zostawiacie też komentarz, e, jakiś fajny jakąś konstruktywną krytykę czy też jakąś konstruktywną pochwałę. <gry> Oczywiście e, zapraszam właśnie do zostawienia komentarza. Piąteczka dla was, możecie pisać też w komentarzach co mógłbym nagrać następnego. No. Także trzymajcie się, wpadajcie na fanpage i na grupę, linki w opisie. Piona.